Michał Cichy, MMA.pl, ze mną jest Robert Maruszak, bohater co-main eventum, jeden z super fightów w Wotorę. Robert, Szymon Szynkiewicz, no rywal ma chyba, nie wiem czy ma większe doświadczenie od ciebie w walkach na gołe pięści, no chyba tak. Na ringu chyba tak. A myślisz, że poza chyba nie? A tego nie wiem, nie pytałem, musisz go zapytać. Słuchaj, ostatnio widziałem cię na Wotorę też. Tam kontuzja nogi, praktycznie jak gadaliśmy wcześniej, to jedna cię bolała, nagle druga. Jak tam udało się to wszystko zaleczyć? Nawet nie chodzi o bolała. Przed krwawym sportem pękł mi palec podczas treningu i pękł śródstopie. Po krwawym sporcie przed Wotorą zrobiłem zdjęcie rentgenowskie i pęknięcie w dwóch miejscach. I na Wotorę zerwanie mięśnia łydka, więc dużo pecha. Odpłukać, teraz jest wszystko dobrze, żadnych takich większych kontuzji. Już nie pamiętam, żebym przystępował do walki tak zdrowy jak teraz. Więc oby tak dalej. Mam tydzień czasu, już ciężki sparingi już poza za mną. Teraz jakiś delikatny rozruch, jakaś szybkościówka. I mam nadzieję, że tak dotrwam w takim stanie zdrowia, takim jaki teraz jestem, aż do walki do piątku. A skąd ten superfight? Nie chciałeś brać znowu udziału w turnieju, czy tak ci zaproponowano? Wiesz co, to, że mi zaproponowali, to się cieszę, bo wiadomo, miałem niedosyt po ostatnim Wotorę. Ja przyjechałem tam wygrać, a nie po to, żeby przyjechać i zrobić sobie jedną walkę, to po pierwsze. A po drugie, ja jakoś nie bardzo mi bić się w turnieju. Ja wchodząc do ringu, ja chcę tam zostawić wszystko, co jest możliwe. Nie oszczędzać się, nie kalkulować, że ja trochę muszę zostawić siły, nie bić za mocno, bo jeszcze wiadomo, jeszcze jakieś dwie walki na koniec. Ja chcę wejść, urwać zawodnikowi głowę, urwać przeciwnikowi, zrobić wszystko, co jest możliwe, żeby bić jak najmocniej i zejść wygranym. Tak? A w turnieju no zawsze jest ryzyko, zawsze jest trochę nieszczęścia. Ja czułem pewnie, ja przyjechałem tam po wygraną, a no niestety musiałem pojechać po ćwierćfinale. No szkoda, jest niedosyt, dlatego jedna walka, daje z siebie wszystko i ten super fight mi pasuje. A później nie było tak, że żałowałeś trochę, że używałeś tych stąpów, bo w sumie, wieś, tak naturalnie to poszło i przez to ta łydka cię wyeliminowała. Wiesz co, nie wiem, co mnie pokusiło. Wiem, bo ja wcześniej nie kopałem, nie skakałem na głowę, wiadomo, nie ma takich... Natura się może jakoś odezwała. Nie, wiesz co, powiem ci szczerze, że mieliśmy odprawę zawodniczą z sędzią Jaroszem i zaczął mówić dużo o tych stępach i mówi, słuchajcie, pewnie i tak nikt tych stępów nie zrobi, no bo wiadomo, nikt ich nie robi, sportowcy ich nie robią, no ale jakbyście robili stępy, to musicie uważać na to i na to. I nie wiem, co mnie podkusiło. Aha, no wiem, jak już wiem, że już wiedziałem, było blisko nokautu i zdawałem sobie sprawę, że będzie kolejna walka, właśnie to jest ta kalkulacja, o której właśnie mówiłem, że jak będzie kolejna walka, a uderzałem go tak mocno i w głowę, po łokciach, po żebrach, czułem jak zaczęły mi pięści puchnąć. I zdałem sobie sprawę, że jak będę przystępował do kolejnej walki, te ręce będą puchnięte, więc w pewnym momencie wstałem i ja mówię, skończę go nogami. No i tylko poczułem lekki ból, ale on jeszcze nie był aż tak duży. Najgorsze był wtedy, jak już byłem w połowie do szatni i poczułem ukłucie w łydce, myślałem, że to jest skurcz, no ale niestety się okazało zerwany mięsień łydki i wykluczyło mnie to całkowicie. No właśnie przy turniejach, jak to zawsze jest tak, że jak adrenalina schodzi, to nagle wychodzą wszystko. Nie lubię turnieju. Jedna walka, daje z siebie wszystko, wchodzisz na maksa i schodzisz wygrany. Słuchaj, no, sam mówisz, że raczej się nie trenuje takich technik, jakie są dostępne w Wotorę, a teraz miałeś okazję dużo trenować takich technik, choćby jak stąpy, kolana w parterze i tak dalej? Tak, ostatnio żeśmy dużo w parterze ćwiczyli. Kolan, takich uderzeń, takich, których na co dzień nie robię ani w MMA, ani w K1. No ale to jest potrzebne. To jest wcześniej nie pomyślałbym o nich, bo odruchowo wychodzę z parteru, czy tam z pleców, nie wiem, zakłada się jakieś dźwignie, ucieka się z tego parteru. A ostatnie tygodnie w parterze zacząłem dużo kopać. Więc jak będzie taka sytuacja, w której dopuszczę swojego przeciwnika do parteru, to musi się z tym liczyć, że będę go kopał. A miałeś okazję oglądać Szymona wcześniej, oglądałeś wcześniejsze edycje Wotorę, bo tam dwa razy doszedł do finału. Widziałem jego walki, tak? Widziałem, jak tylko dostałem propozycję, najpierw się na nią zgodziłem, a dopiero później przejrzałem jego walki i podoba mi się, jest fajny, jest solidny, jest w miarę inteligentny, jeśli chodzi o sposób prowadzenia walki, tak?
Nie będzie to tak, że sobie wygram jedną ręką. Tu muszę się skupić, muszę się mocno przygotować. Myślę, że już jestem. No i tam będę bardzo mocno bił. Będę bił tak mocno, jak tylko tyle, ile mam sił. No to nie mogę z niecierpliwością się tego doczekać. No i nie mogę nie zapytać o to, co się wczoraj działo z twoim podopiecznym. Program Iskry leciały między nimi i Alanem. Oglądałeś w ogóle to? Oglądałem, no siłą rzeczy oglądam takie rzeczy, muszę być na bieżąco, ale ja nie jestem za tym, żeby w taki sposób przedstawiać. Tylko, że tam wiesz, to jest show, to nie jest Wotorek, gdzie jeden drugiego przeciwnik, któremu zaraz urwę głowę i będę go kopał po głowie przed walką. Mam ogromny szacunek do niego, po walce pewnie też będę miał, obojętnie jak ona by się skończyła dla tego przeciwnika. A taka formuła mi nie bardzo opowiada jako sportowcowi, tak, żeby wyzywać się na antenach, robić, więc zajmuję się stroną sportową i na tym zostanę. No dobra, ale ciekawi mnie, czy ty musisz czasem Mateusza stopować, na przykład przychodzi na salę, mówisz, nie, no Mateusz, wczoraj to tak odpieprzyłeś, ogarnij się. Czy w ogóle już to pomijasz, już nie wchodzisz w tą sferę? Nie, no rozmawiamy, no ale nie będę ci mówił o czym, no ale pewnie, że rozmawiamy. Ja nie chcę szczegółów. Tak, to rozmawiamy. Dobra, dziękuję ci bardzo, Robert, dzięki i bardzo. Czekam z niecierpliwością. Trzymaj się, dzięki bardzo.